Tekst manny na 5 marca, co jest cnotą i godny chwały, o tym rozmyślajcie, Filipensów rozdział 4 werset 8. Komentarz parauzyjny. Możemy bezpiecznie rozmyślać o rzeczach cnotliwych i cennych, o rzeczach w jakimkolwiek stopniu godnych chwały, szlachetnych słowach, uczynkach lub uczuciach jakiejkolwiek osoby. W wyniku takiego rozmyślania będziemy wznosić się do ideałów, którymi karmi się nasze nowe serce, umysł i wola. W obecnym życiu będziemy coraz bardziej przemieniani poprzez odnawianie umysłu i coraz bardziej będziemy zbliżać się do chwalebnego podobieństwa naszego Pana i Mistrza, przemieniani z chwały w chwałę, centymetr po centymetrze, krok po kroku. Jeśli nasze myśli pozostaną w tej postawie, a nasza harmonia z Panem zostanie utrzymana, będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, które udoskonali w nas obraz i podobieństwo Pana. Reprint numer 3129. Komentarz epifaniczny. Cnoty odnoszą się bardziej do łask sprawiedliwości, a chwały do łask miłości bezinteresownej. Skoro umysł musi myśleć, o ileż bardziej szlachetnym jest rozmyślanie o dobrych myślach i zaletach, cnotach i chwałach. Na niskim poziomie rozmyślań znajdują się rzeczy, na wyższym – osoby, lecz na najwyższym – szlachetne myśli i zalety, szczególnie te istniejące w Bogu, Chrystusie i świętych. Jest to także najlepszy sposób stania się takimi, jak oni. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Drugi Piotra rozdział 1 wersety 3 i 5, jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność. Jozuego rozdział 1 werset 8. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz. Psalm 1 werset 2. Ale w zakonie Pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy. Psalm 4 werset 5. Lękajcież się, a nie grzeszcie, rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych, a umilkniecie. Sela. Psalm 19 werset 15. Niechże będą przyjemne słowa ust moich, i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twojem, Panie, skało moja, i odkupicielu mój. Psalm 39 werset 4. Rozpaliło się serce moje we wnętrznościach moich, w rozmyślaniu mojem rozżarzył się ogień, ażem tak rzekł językiem swoim. Psalm 49 werset 4. Usta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność. Psalm 63 wersety 6 i 7. Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Zaprawdęć na Cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie. Psalm 77 wersety od 11 do 13. I rzekłem, toć jest śmierć moja, wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę. Wspominać sobie będę na sprawy Pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy Twoje, z dawna uczynione. I będę rozmyślał o wszelkim dziele Twojem, i o uczynkach Twoich będę mówił. Psalm 104 werset 34. O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu. Psalm 119 wersety 11. 15, 16, 23, 48, 59, 97 i 99. W sercu mojem składam wyroki Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. O przykazaniach Twoich rozmyślam, i przypatruję się drogom Twoim. W ustawach Twoich kocham się, i nie zapominam słów Twoich. I książęta zasiadają, a mówią przeciwko mnie, wszakże sługa Twój rozmyśla w ustawach Twoich. Przyłożę i ręce moje do rozkazań Twoich, które miłuję, a będę rozmyślał o ustawach Twoich. Uważyłem w myślach drogi moje, a obróciłem nogi moje ku świadectwom Twoim. O jakom się rozmiłował zakonu Twego. Tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem mojem. Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym, bo świadectwa Twoje są rozmyślaniem mojem. Psalm 139, wersety 17 i 18. Przetoż o jako drogie są u mnie myśli Twoje, Boże! A jako ich jest wielka liczba! Jeździbym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnożyły się, ocuceli się, jeszczem Ci ja z Tobą. Psalm 143, werset 5. Wspominam sobie dni dawne, i rozmyślam o wszystkich sprawach Twoich, i uczynki rąk Twoich rozbieram. Pierwszy Tymoteusza, rozdział 4, werset 13. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Pieśni 198, 95, 141, 1, 125, 150, 196. Wiersze Brzasku 280, życie moje tkaniem jedynie. Lektura uzupełniająca, reprint numer 5908. Pytania, czy w tym tygodniu rozmyślałam o cnotach i chwałach? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.